Banki ostrzegają swoich klientów, wiele osób może zostać bez dostępu do gotówki. Największe placówki bankowe w kraju wydały oficjalne komunikaty. Polacy powinni przygotować się na znaczne utrudnienia, w nadchodzący weekend mogą nie zobaczyć swoich pieniędzy. Banki wydały oficjalne komunikaty, wielu Polaków może mieć problem z dostępem do swoich pieniędzy. Największe placówki bankowe w kraju ostrzegają swoich klientów, warto wcześniej przygotować się na utrudnienia i nie dać się zaskoczyć. Banki zapowiedziały przerwy techniczne, aż 4 banki zaplanowały prace modernizacyjne na ostatni weekend sierpnia, w dostępie do swoich kont i pieniędzy. Oficjalne komunikaty w sprawie przerw technicznych wydał Bank PKO BP, BNP Paribas, ING Bank Śląski oraz Idea Bank. Idea Bank jako pierwszy z 4 banków przeprowadzi prace serwisowe. Placówka zaplanowała przerwę techniczną na noc z piątku 28 sierpnia 2020 roku na sobotę 29 sierpnia. Potrwa od godziny 22 do 6. W tym czasie klienci banku nie będą mogli korzystać z bankowości internetowej oraz mobilnej. W PKO BP przerwa techniczna zaplanowana jest w nocy z soboty 29 sierpnia na niedzielę 30 sierpnia. Prace serwisowe będą prowadzone pomiędzy godziną 23:30 a 1:00. Na utrudnienia powinni przygotować się przede wszystkim klienci biznesowi. Nie będzie możliwości zalogowania się na swoje konto poprzez aplikację mobilną IPKO w pełnej wersji oraz w trybie użytkownika kart. Nie będzie również dostępna opcja personalizacji tokena mobilnego i zmiana PIN-u do tokena. Prace serwisowe zaplanował Bank PKO BP, BNP Paribas, ING Bank Śląski oraz Idea Bank. Z kolei Bank BNP Paribas przeprowadzi prace serwisowe w nocy z poniedziałku 31 sierpnia na wtorek 1 września. Pomiędzy godziną 23 a 5 klienci banku mogą mieć problemy w korzystaniu z serwisu internetowego. Druga fala koronawirusa i kolejny lockdown? Szef kancelarii premiera wyjaśnił, jakie plany ma rząd. 3. Przerwa techniczna w ING Banku Śląskim wiąże się z problemami z wypłatą pieniędzy z bankomatów oraz korzystaniem z wpłatomatów. Prace modernizacyjne zaplanowano w nocy 31 sierpnia, od północy do godziny 3. W tym czasie serwisowane będą urządzenia ING oraz Planet Cash. Źródło: Fakt24.